Hej, cześć, witajcie, z tej strony z Maslo. Dzisiaj witam was w openingu nowego Nintendo Switch. Oczywiście w komplecie z Zeldą, no bo jak to by bez Zeldy? Okej, więc niezwłocznie przejdźmy sobie do rozpakowania. Więc tak, pozwolicie, że tutaj sobie zrobię. Ogólnie, więc jeżeli coś będzie nie tak, to dlatego, że mam to troszeczkę do góry nogami, ale nie powinno to być jakieś mega utrudnienie. Okej, więc tak prezentuje się pudełeczko zaraz po otwarciu. Jest tutaj sama ta jednostka kontrolna, czyli ten tablet, no i mamy nasze dwa Joy-Cony. Wciągnijmy sobie najpierw tablecik. No bo jakby nie było, to jest jednak danie główne. Okej, no nawet taki ciężki. Ogólnie na internecie słyszy się, że jest to raczej takie dość lekkie. Jak widzicie, tak to wygląda sobie. O. Więc tak wygląda tablecik. Tak wygląda z tyłu. Piękne logo. Oczywiście nóżka jest też. Ta nóżka faktycznie jest taka, jejku, taka strasznie gumowa. Taka wygląda, jakby zaraz miała wylecieć. Tutaj mamy u góry włącznik, regulację głośności, wentylatorek, slot na kartridże i oczywiście już nieco zapomniany jack 3,5 mm. Z boku oczywiście mamy sloty na Joy-Cony. Więc tak prezentuje się tablecik. Tutaj dam wam może mój telefon do porównania, iPhone SE. Jak widzicie, nie jest to całkiem duże. Okej. Przejdźmy teraz do Joy-Conów. Więc tak, tutaj mamy Joy-Con prawy. O, bardzo fajnie leży w ręce i jest z takiego dość miłego materiału. Tak, wydaje się, że fajnie będzie leżał, ale kurczę, takie miniaturkowe. No, tutaj oczywiście mamy też przyciski, które można używać, gdy gra się właśnie na dwóch graczy. Tutaj tradycyjnie jest pusty analog, wciskalny oczywiście analog, to tak może niekoniecznie oczywiste. Przycisk powrotu home i jeszcze tutaj mamy plusa. Kolejny Joy-Con. Joy-Con lewy tym razem. Bardzo podobny. Można by rzec, że niesymetryczny, ale pasujący. Tak on się prezentuje. Tutaj jest przycisk do robienia screenshotów. Minus prawdopodobnie działa jak select na normalnych padach. Oczywiście spust, analog, czterokierunkowy krzyżak. Okej, zobaczmy, co mamy dalej. O! Tak więc, tutaj widzę jakieś papierzyska. Important information. Zapewne. No, nie zamierzam tego czytać, jakby co. Okej. Kabel HDMI. Zobaczmy go. Wow. Taki z logiem. Z logiem Nintendo HDMI. No, super. Ale ogólnie miło, że dodali kabel, bo to raczej chyba nie jest takie powszechne. Tu mamy kabelek. Zasilacz. Wow, wydaje się naprawdę porządny. Okej. Tak więc zasilacz. Oczywiście na USB-C. Pierwszy raz w ogóle widzę USB-C. To jest moje pierwsze urządzenie z USB-C. Jak widzicie, zasilacz taki dość konkretny. Też sobie waży trochę. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych zakłóceń siał. No tutaj jest, że niby od 100 do 240 V. 1 amperowy. 5 V, a nie, moment. 5 V i 2,6 Ampera. Wow, no to taki dość mocny. To przejdźmy dalej. Tak, tutaj mamy zawinięty grip. O właśnie, to jest grip. Tak on wygląda. Do tego gripa możemy sobie wsunąć Joy-Cony. Klik. Drugi klik i wtedy wygląda jak ten smutny piesek z obrazków. No i wtedy mamy jakby bardziej taki pełnoprawny kontroler, jak do jaki przyzwyczaiły nas zwykłe konsole. Więc tak to wygląda. I tutaj jeszcze mamy tu w tym miejscu mamy takie, co się nazywa, wristbandy, tak? Czyli na nadgarstek. To są takie przedłużenia. Czekajcie, pozwólcie, że sobie tutaj wyciągnę. Więc tutaj jak mamy takiego wristbanda i mamy tego Joy-Cona, wsuwamy. O, w ten sposób. Klik, klik, minus do minusa.
I wtedy możemy sobie trzymać tak jakby w jednej łapie albo grać z kimś. Wtedy jest lepszy dostęp tutaj do tych przycisków. Oczywiście możemy sobie wziąć na rękę, tutaj zawinąć tak jak wuj, że jak zaczynamy machać naszymi joyconami, to żeby jeden nam przez przypadek przez okno nie wyleciał. Okej, okay. No i tutaj na samym koniuszku wyciągamy największego bydlaka. Pozwólcie, że sobie tutaj to odstawię. Tak więc największy bydlak. I całkiem powiem wam nie najlżejszy, no, taki dość porządny plastik. Jest to stacja dokująca do Nintendo Switch. Tutaj w środku, jak tam widzicie, jest właśnie USB typu C. Tutaj z boku mamy dwa normalne USB-ki. Tutaj jest jeszcze taka klapka, aha, do zarządzania fajnymi kabelkami. Tutaj mamy zasilacz normalny, jedno jeszcze zwykłe USB i wyjście HDMI. I to wygląda w ten sposób, tak wygląda ta nasza stacja dokująca. Oczywiście tablet wsuwamy właśnie do stacji dokującej w ten sposób. O, bardzo lekko to, jakby swoim ciężarem fajnie wchodzi do tego USB-ka. Także tak wygląda to po zadokowaniu. Jeszcze teraz pokażę wam, jak wygląda Nintendo Switch z Joy-Conami podłączonymi. Fajne są te kliki, one tak naprawdę dodają. No i kurczę, powiem wam, że w łapkach leży to super. Sami zobaczcie, jest to mniej więcej takiej wielkości. Sobie wezmę telefon znowu do porównania. Tak to wygląda co do iPhone'a. No jak widzicie, jest troszeczkę większe. Ogólnie ekran jest 6-calowy. Procesor w Nintendo Switch podkręca się automatycznie, gdy wsadzamy go do stacji dokującej. Dzięki temu rozdzielczość przesyłana na telewizor jest większa. Samo Nintendo Switch jako tablet posiada rozdzielczość 720p. Czyli ktoś by mógł powiedzieć, że jest to stosunkowo mała rozdzielczość, ale jednak przyjmując to, że jednak konsolkę, która ma w sumie dość spory 6-calowy ekran, trzymamy jednak w sporej odległości i powiem wam, że ja osobiście się cieszę, że został tutaj zastosowany taki ekran, ponieważ on na pewno pobiera mniej mocy niż taki Full HD, gdyby tutaj wpakowali, a przypuszczam, że różnica nie byłaby specjalnie widoczna. Także tak wygląda Nintendo. Jeszcze tutaj sobie ostrość ustawię. A, powinno być ok. Tak więc tak wygląda Nintendo Switch w całej swojej okazałości. No i tutaj jeszcze bardzo szybciutko otworzymy sobie Legend of Zelda Breath of the Wild. Okej, jednak wziąłem sobie nożyczki, bo och, no zapakowali to dość konkretnie. O, ja was kręcę, to jest masakra. Albo jest nie jakiś ułomny, albo nie wiem co. Okej. W środku wam powiem, że... Ojejku. No, bieda trochę, no. Więc tak, moi drodzy, wygląda cartridge do Nintendo Switch. Jest strasznie malutki i strasznie nietypowy. Ja myślałem, że to po prostu będzie taka fikuśna, wycięta karta SD. Ale nie. Zobaczcie. Te piny są całkowicie inne. To jest rzeczywiście jakiś kostumowy ich system. W ogóle tak, nie wiem czy to słychać, ale... Coś tak jakby tam w środku telekotało. Śmiesznie trochę. Jeszcze tutaj podsumujemy. Tutaj damy sobie stację dokującą w kadr i tutaj jeszcze mamy naszego gripa. No i oczywiście nasze dwa te wristbandy, żeby nie wyrzucić pada przypadkiem przez okno. Także tak prezentuje się zestaw Nintendo Switch, czyli to co dostaniecie w pudełku. No jak widzicie, jest to dość w sumie kompletny zestaw, bo szczerze mówiąc po zapowiedziach obawiałem się, że Nintendo może troszeczkę, no wiecie, scebulić i nie dodać na przykład nam takiego gripa albo tych wristbandów, ale na szczęście wszystko w pudełku się znajduje. Także to było na tyle z mojej strony dzisiaj. Jeżeli jesteście zainteresowani pierwszym uruchomieniem,
a także innymi filmami, jeżeli chodzi o Nintendo Switch. Bardzo zachęcam Was do zostawienia subskrypcji, kciuka w górę, no i do zobaczenia w kolejnych filmach. Do zobaczenia, cześć!